Cześć, witajcie na kanale Polska Flora i Fauna, a to jest 10 szybkich ciekawostek. Wielu z Was na pewno zastanawiało się, jak odróżnić dom szypułkowy od tego bezszypułkowego. Otóż to banalnie proste. Szypułka to tak naprawdę ten ogonek, na którym wyrastają żołędzie. Więc jeżeli żołądź wyrasta na ogonku, czyli szypułce, jest to dąb szypułkowy, a jeżeli jest bezpośrednio przytwierdzony do gałęzi, mamy do czynienia z dębem bezszypułkowym. Pchła jest w stanie skoczyć 150-krotność miary swojego ciała. Gdyby człowiek tak potrafił, skakałby około 260 metrów. Wtedy mówiąc, czekaj, zaraz skoczę do sklepu, nie minąłby się wiele z prawdą. Ale póki co rekord świata nie przybija nawet 9 metrów. Motyle widzą tylko trzy barwy, czerwony, zielony i żółty. Modliszka to jedyny owad, który potrafi obrócić głową. Jeże są takimi małymi wojownikami i musicie przyznać, że mają dosyć niezłą zbroję. Co więcej, są odporne na jad węży, a w bezpośredniej walce są w stanie je pokonać, a nawet zjeść. Norka europejska nie jest spokrewniona z norką amerykańską, co więcej, te gatunki w ogóle nie mogą się krzyżować, a norce europejskiej jest bliżej do tchórza niż do jej kuzynki z Ameryki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym troszeczkę więcej, to zapraszam do trzeciego odcinka Zwierzęta, które żyły w Polsce, ale zanikły. Głosy wydawane przez żurawie nazywane są klangorami. Można je usłyszeć w promieniu kilku kilometrów. Piękne i kolorowe ważki większość swojego życia spędzają pod wodą w postaci drapieżnych larw. Strata kończyny dla człowieka jest dramatem. Ślimaki nie muszą się tym tak martwić, ponieważ kiedy tracą oko, to oko potrafi z powrotem odrosnąć. I to już by było na tyle szybkich ciekawostek w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć!